Chodź, strzelaj, prędzej, strzela! Jest! Kronika sportowa. Sylwia Urban, dobry wieczór. Przed chwilą w katowickim Spodku zakończył się mecz polskich piłkarzy ręcznych ze Słoweńcami w grupie B Mistrzostw Świata. To spotkanie oglądał Robert Skrzyński. To był mecz klucz o to, żeby awansować do drugiego etapu turnieju i zabrać ze sobą jakieś punkty. Niestety po porażce z Francją 24-26 dziś biało-czerwoni bardzo wysoko i wyraźnie ulegli Słoweńcom aż 23-32. Tylko początek układał się dobrze. W szóstej minucie prowadziliśmy 4-2, ale potem najpierw 6 minut bez bramki, a później przy stanie 10-11 przez 10 minut Polacy nie potrafili rzucić gola. Słoweńcy to wykorzystali. Świetny mecz grał Aleks Vlach. Sekundował mu Jurem Doleneca, także Blażians. Do przerwy było 11-17. W drugiej połowie tylko na początku wydawało się, że Polacy ruszą, zagrali trochę szczelniej w obronie, ale Słoweńcy błyskawicznie wrócili do swojego tempa i tylko powiększali przewagę. Ona w 44 minucie sięgnęła 10 bramek, a biało-czerwoni już niestety nie potrafili do Słoweńców się zbliżyć. Słoweńcy grali naprawdę koncertowo, ale Polacy, trzeba sobie powiedzieć jasno, mocno im na to pozwolili, bo nie mieli tutaj żadnej alternatywy i żadnego pomysłu na to, jak rozmontować dobrze grający dzisiaj słoweński zespół. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział mi selekcjoner naszej kadry, Patryk Grombel. To nie tak miało być, możemy powiedzieć. To wszystko się dobrze zaczęło, miałem takie wrażenie. 4-2, niezła gra w obronie. No i potem właśnie, zadaje pan sobie pewnie to pytanie, co się stało. Zdecydowanie, weszliśmy bardzo dobrze w ten mecz, tak jak oczekiwaliśmy. Nasz plan funkcjonował, natomiast później z każdą minutą zabierało nam tutaj pewność siebie to, że Słoweńcy naprawdę grali dzisiaj perfekcyjny mecz i z naszej strony no, tej dobrej gry było jak na lekarstwo i to zdecydowanie za mało, żeby dzisiaj postawić się perfekcyjnie grającym Słoweńcom. Końcówka pierwszej połowy, wtedy przez 10 minut nie zdobyliście bramki, ale tak jak pan mówi, Słoweńcy grali po prostu koncert. No tak było i ja naprawdę chylę dzisiaj czoła przed zespołem słoweńskim. A szkoda tego meczu, bo naprawdę przygotowaliśmy do niego bardzo długo, byliśmy przygotowani świetnie, natomiast zabrakło dzisiaj nam wykonania. Panie trenerze, co pan powiedział w szatni, w przerwie, kiedy było minus 6 przed tą drugą połową? Walczymy dalej, oczywiście, no, ta wypowiedź była zdecydowanie dłuższa, natomiast sens tej wypowiedzi, że minus 6 to nie jest wynik, który przekreśla nasze szanse. Naprawdę wierzyliśmy w to, że w tej drugiej połowie będziemy w stanie wrócić. Mieliśmy wiele scenariuszy na ten mecz, bo to był jeden z tych, które no, niestety też rozpatrywaliśmy, natomiast no, zabrakło nam jakości w drugiej połowie zdecydowanie. A to oznacza, że biało-czerwoni po tym spotkaniu mają nadal 0 punktów, Słoweńcy już 4, Francuzi 2. No i fantastycznie tutaj dopingująca publiczność w katowickim Spodku musiała przełknąć, tak jak i nasi zawodnicy. Gorycz porażki, 11 tysięcy widzów, fenomenalny doping, ale nawet to nie wystarczyło, nie pomogło Polakom. Po tym spotkaniu rozmawiałem także z lewoskrzydłowym naszej kadry, Janem Czuwarą. Bardzo wysoki wynik, Słoweńcy zagrali świetnie, a wam bardzo mało wychodziło. Nie wiem nawet co powiedzieć. Nie przypominaliśmy tej drużyny sprzed 3 dni. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania. Tak naprawdę Słoweńcy niczym nas nie zaskoczyli. Natomiast no, tak jak mówię, ani w obronie, ani tym bardziej, że graliśmy jeszcze gorzej w ataku. Nie wychodziło nam po prostu dzisiaj nic. Jest nam strasznie wstyd i przykro zarazem. Jedyne co mogę powiedzieć, no to przeprosić tą wspaniałą publiczność. Końcówka pierwszej połowy, kiedy przez 10 minut nie rzucili bramki, Słoweńcy odskoczyli na 5 goli, już gonić było bardzo trudno. No myślę, że mógł być to kluczowy moment, bo że mieli 6 bramek czy 7 przewagi do przerwy, to jeszcze początek drugiej połowy nam się nie ułożył. Słoweńcy wyszli na plus 9, plus 10 i już do końca praktycznie mieli kontrolę nad tym meczem. Wiem, że trudno porównywać to spotkanie z meczem z Francją, ale Słoweńcy zagrali naprawdę koncert, czy wy po prostu zagraliście tak słabo? Myślę, że to wina jest po naszej stronie, bo no powtórzę się, nie przypominaliśmy tej drużyny z meczu z Francją. Ciężko mi na ten moment znaleźć jakieś wytłumaczenie, bo atmosfera po tym meczu pierwszym była super, nie załamywaliśmy się. Byliśmy bardzo dobrze nastawieni, no ale wyszło jak wyszło i no trudno, taki jest sport. W drugim dzisiejszym spotkaniu Francja pokonała Arabię Saudyjską 41-23. Francja i Słowenia po 4 punkty, Polska i Arabia Saudyjska na razie 0. W poniedziałek na zakończenie pierwszej fazy mistrzostw Polacy zagrają tutaj z Arabią Saudyjską. Bardzo dziękuję za relację. To był Robert Skrzyński. Oczywiście czekamy na poniedziałkowy mecz Polaków z Saudyjczykami. Oskar Kwiatkowski wygrał gigant równoległy snowboardowego Pucharu Świata w szwajcarskim Squall. Dzisiaj wygrałem w Pucharze Świata w Squall i jest to moje trzecie podium w Squall właśnie. Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. No, pracowałem na to bardzo długo.
żeby zwyciężyć w Pucharze Świata i smakuje to niesamowicie. To jest w ogóle inaczej niż być drugim w Pucharze Świata. Wygrać to jest po prostu, to jest piękne uczucie. No i dzisiaj od samego początku jakoś szczęśliwie wszystko po myśli dla mnie szło. Miałem pierwszy numer startowy, w pierwszym hicie startowałem. Wylosowałem jedynkę, także startowałem w pierwszym hicie. Tam jakiś nieduży błąd się wkradł. Jednak zostałem pierwszy na torze po pierwszym przejeździe i w drugim przejeździe pojechałem w miarę czysto. Skończyłem na trzecim miejscu w kwalifikacjach. I później każdy z przejazdu na przejazd jechałem po prostu, starałem się jeździć równo, robić jak najmniej błędów. No i to poskutkowało zwycięstwem. Chciałem po prostu dać siebie wszystko i pokazać, na co mnie stać. No i cieszę się, że dopiąłem swego. I pierwsze zwycięstwo to jest coś pięknego, chcę to zapamiętać i mam nadzieję, że to jest pierwsze zwycięstwo, ale nie ostatnie. I teraz już wracamy ze Squall do domu, dosłownie na 2 dni, żeby się przepakować. I wylatujemy do Bułgarii, do Bańska, na kolejny Puchar Świata. Później z Bańska lecimy do Kanady prosto, do Blue Mountain, tam mamy następne Puchary Świata. No i po tym już po prostu przygotowujemy się na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w połowie lutego w Gruzji. Mam nadzieję, że tam pokażę po prostu, na co mnie stać. Będę jeździł po prostu, dobrze się tym wszystkim bawił, bo to też jest tak, że daję sobie wszystko, ale też mam z tego po prostu frajdę. Nie spalam się psychicznie, tylko mam z tego frajdę, z tej jazdy. No i chcę, żeby tak po prostu to zostało. I mam przed sobą jeszcze, myślę, wiele lat kariery i myślę, że tak mogę coś skórać z takim nastawieniem. No i robię po prostu najlepiej, jak potrafię tą robotę. No. Kocham jeździć na desce, no i będę jeździł, ile tylko będzie mi dane. Dodam, że w finale Polak pokonał Włocha Mirko Felicitiego. A w Zakopanem odbył się drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polacy w rolach głównych. O szczegółach Andrzej Grabowski. Punkt. Nieco ponad 0,5 metra. Tyle co nic. Tyle zabrakło Polakom, by wygrać dzisiejszą drużynówkę, a tak zajęli drugie miejsce tuż za Austriakami. Może by się to wszystko udało, gdyby nie pech, który przytrafił się w drugiej serii Dawidowi Kubackiemu. Miał najgorsze warunki z całej stawki, średnio aż 1,5 metra na sekundę w plecy, a do tego startował z dość niskiej belki i mimo to skoczył dobre 127,5 metra. Dało się to czuć w powietrzu, jakby ktoś rzeczywiście zarzucił człowiekowi worek ziemniaków na plecy i ciągło do dołu. Starałem się z tego skoku wyciągnąć Ile się da. No i niestety te trochę ponad 0,5 metra brakło. Bo sytuacja o tyle ciekawa, że przed finałowym skokiem pana Dawida Polacy tracili ponad 16 punktów do Austriaków. Po jego skoku i późniejszej próbie Krafta zrobił się z tego wspomniany już ledwie punkt. Myślę, że drugie miejsce też jest dla nas fajnym miejscem, że będziemy się z niego cieszyć. Sam konkurs to polsko-austriacki przeplataniec. Początek pierwszej serii dla Polaków. Potem na chwilę objęli prowadzenie Austriacy, ale po pierwszej serii jednak górą nasi. W drugiej Austriacy prowadzenie objęli i prowadzili tak już do końca. Wygrana Austriaków, drugie miejsce Polaków, trzecie Niemców. Czwarta Słowenia i piąta Norwegia już z dużymi stratami. U Słoweńców kiepski dzień zajca, u Norwegów kiepski Sundala i Lindvika. A w naszej drużynie głównie radość, bo to dla naszych pierwsze od blisko 2 lat pucharowe podium. To było naprawdę coś niesamowitego. Znowu stanąć na podium w grupie ludzi, z którą się pracuje, którą się lubi, no i z którą można naprawdę sięgać gwiazd. Super atmosfera. Bardzo czekałem na takie zawody, gdzie po prostu to czuć w powietrzu, wystarczy po prostu zaczerpnąć z tego energię, no i spróbować ją wykorzystać. Opowiadał Kamil Stoch, a dla Pawła Wąska to życiowy sukces, bo pierwsze w karierze pucharowe podium. No ja nadal, że czekałem całe życie na to, żeby stanąć na podium w konkursie drużynowym w Pucharze Świata, także no nie zamierzam patrzeć na to, ile tam brakło do pierwszego miejsca, chcę się cieszyć tym, gdzie dziś byliśmy i że udało się podać pierwszy stanąć na podium. Indywidualnie najlepszy dziś Norweg Granerud, drugi Dawid Kubacki. Fajnie się czułem dzisiaj na skoczni i myślę, że to też jest, to co dzisiaj pokazywałem, też jest fajnym prognostykiem po prostu przed jutrzejszym dniem. Ósmy Kamil Stoch, który po przebytej infekcji dochodzi do siebie i czuje się już coraz lepiej. Prowadziłem pewne rozwiązania co do samej pozycji najazdowej. To co mówiłem wczoraj, miałem trochę z tym problemów. Przepatrzyliśmy to z trenerem, znaleźliśmy pewne rzeczy, które warto było wprowadzić, no i dzisiaj to działało. 9 Piotr Żyła i 20 Paweł Wąsek. Wąsek, który dziś może nie błyszczał, ale jednak skakał dużo lepiej niż wczoraj. Cieszę się, że umiem z dnia na dzień się poprawić i wrócić tam do, że tak powiem, mojego jakiegoś poziomu. Piotr Żyła za to znów mało rozmowno odpowiadał pojedynczymi słowami.
Może jutro będzie bardziej wygadany? Sprawdzimy, bo będzie konkurs indywidualny z polską szóstką od 16. Transmisja w radiowej jedynce. Federica Brignone wygrała supergigant alpejskiego Pucharu Świata w austriackim Sankt Anton. Włoszka wyprzedziła Szwajcarki Joanne Helen oraz Lare Gut-Berami. Polki nie startowały. Liderką Pucharu Świata pozostała Amerykanka Michaela Schifrin, której też zabrakło w Austrii. Tymczasem Alexander Omotschilde wygrał zjazd alpejskiego Pucharu Świata w szwajcarskim Wengen na słynnej trasie Laubenhorn, trasie, która przez wielu jest uznawana za najtrudniejszą na świecie. Norweg wyprzedził reprezentanta gospodarzy Marco Odermata i Włocha Mathieu Kase. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej jest wciąż Odermat. Polskie biatlonistki zajęły 16 miejsce w sztafecie 4x6 km podczas zawodów Pucharu Świata w niemieckim Ruhpolding. Anna Mąka, Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz i Joanna Jakieła straciły ponad 5 minut do zwyciężczyń Norweżek. Drugie były Niemki, a trzecie Włoszki. Tymczasem nasza młoda biatlonistka Barbara Skrobiszewska zdobyła srebrny medal zimowej uniwersjady w amerykańskim Lake Placid. W skróconym biegu indywidualnym na 12,5 km Polka straciła 48,5 sekundy do zwyciężczyni Kanadyjki Shiloh Rousseau. Podium uzupełniła Czeszka Teresa Jandowa. A w Gdańsku trwają Mistrzostwa Europy w short tracku. Dziś srebrny medal zdobyła Natalia Maliszewska. Relacja Włodzimierza Machnikowskiego. Na razie biało-czerwoni realizują plan minimum. W drugim dniu Mistrzostw Europy w hali Oliwia swe osiągnięcie sprzed 2 lat powtórzyła Natalia Maliszewska. To jej 4. medal, 2. srebrny zdobyty podczas Mistrzostw Europy na koronnym dystansie 500 metrów. Po biegu Polka rozpłakała się rzewnymi łzami i jak się okazało, były to łzy szczęścia. Kiedy wyszłam z 5. pozycji na 2., miałam coś takiego, już mogę odetchnąć. Ćwierćfinał nie poszedł do końca tak, jak chciałam, to dało mi tu 5. pozycję w półfinale. Ale kiedy wyszłam z półfinału, wiedziałam, jeszcze razem z Nicolą, to w ogóle było piękne, że się tak zgrałyśmy, ale kompletnie tego nie planowałyśmy. I że przeszłyśmy razem, no to na pewno był kolejny taki etap w mojej karierze, gdzie przechodzę razem z koleżanką z reprezentacji i możemy się cieszyć tym finałem razem. To było coś fajne, że nie tylko ja się cieszyłam, ale też, że mogłam złapać Nicolę za rękę i po prostu się cieszyć. Powody do radości oczywiste, wzruszenie uzasadnione. Przegrywać z Suzanne Schulting żaden wstyd. Holenderka ma już 2 złote medale, bowiem wcześniej była w Oliwii najszybsza na 1500 metrów. Na tym dystansie ostatnie 7. miejsce w finale A zajęła Nicola Mazur, która przebijała się do wyścigu medalowego przez repasaże. Zawodniczka Stoczniowca Gdańsk jeszcze lepiej spisała się w sprincie. W półfinale dała się wyprzedzić tylko Maliszewskiej. W finale rywalki były już niestety poza zasięgiem i Nicola musiała zadowolić się ostatnim 5. miejscem. 4. w wyścigu na 1500 metrów był Diane Sellier. Francuz w biało-czerwonych barwach musiał uznać wyższość 2 Holendrów oraz Belga. Większe szanse Sellier miał na 500 metrów. Niestety w półfinale, walcząc o 2. miejsce, sfaulował reprezentanta Francji i został zdyskwalifikowany. Finał B na 1500 metrów wygrał Łukasz Kuczyński, co pozwoliło zająć w klasyfikacji ogólnej 7. pozycję. W niedzielę, w ostatnim dniu zawodów w Oliwii, mamy 3 medalowe szanse. 2 naprawdę duże i 1 nieco mniejszą. Na 1000 metrów Natalia Maliszewska będzie jedną z faworytek, nawet do złota. Sztafeta kobiet na 3000 metrów i mieszana także z szansami na podium. No i czekamy na medal panów. Szanse z grubsza 2. Serie na 1000 metrów oraz sztafeta na 5000. Jutro w Gdańsku ostatni dzień Mistrzostw Europy w short tracku. Podobnie jak w Arabii Saudyjskiej, jutro będzie ostatni dzień rajdu Dakara. Dziś odbył się przedostatni, 13. etap. Świetnie spisał się na nim Eryk Goczał wraz ze swoim katalońskim pilotem Oriolem Meną. Zwyciężył w kategorii pojazdów side by side. Naprawdę dobry wynik, naprawdę cisnęliśmy dzisiaj. Niestety nie obeszło się od strat. Na 30. kilometrze wyrwało mi kierownicę, zaplątało rękę, więc coś nie pasuje w lewej. Ale jeszcze na szczęście mamy jeden dzień tego Dakaru. Myślę, że poradzę sobie z nią i będziemy cisnąć. 5. miejsce na etapie zajął wujek Eryka Michał Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem, a 6. brat Michała i ojciec Eryka Marek Goczał, którego pilotem jest Maciej Marton. Po etapach w klasie T4 prowadzi Litwin Rokas Baciuszka. 3 minuty i 24 sekundy traci do niego Eryk Goczał, a 3. miejsce zajmuje Marek Goczał, natomiast Michał Goczał jest 7. W rywalizacji załóg samochodowych 6. etap z rzędu, a w sumie 7. wygrali Francuz Sebastian Lepp i
Belg, Fabien Larquin, Jakub Przygoński i Katalończyk Armand Monleon zajęli szóste miejsce. Przedostatni odcinek za nami, dzisiaj wydmy, wydmy, wydmy. Na pewno to był odcinek, na którym było ciężko fizycznie. Cały czas drugi, trzeci bieg, hamowanie, przejazd przez wydmę, więc nie za duża prędkość, bardzo gorąco. Jesteśmy zadowoleni, na pewno daliśmy z siebie wszystko, tyle na ile pozwala też silnik naszego samochodu w stosunku do reszty aut. Przed nami ostatni odcinek i meta rajdu Dakar. W klasyfikacji generalnej nadal prowadzą Katarczyk Nasser Al-Attiyah i Francuz Mathieu Bommel. Przygoński z Monleonem awansowali na 18. pozycję. A w stawce ciężarówek liderami są Holender Janusz van Kasteren z polskim mechanikiem pokładowym Darkiem Rodewaldem. Dziś holendersko-polska załoga Iveco była druga, a wygrał Czech Martin Macik. Wśród motocyklistów etapowe zwycięstwo odniósł Argentyńczyk Kevin Benavides, ale liderem pozostał Australijczyk Toby Price. Wśród kierowców quadów wygrał Brazylijczyk Marcelo Medeiros, a w rajdzie niezmiennie prowadzi Francuz Alexandre Giroud. Jutro ostatni, 14. etap Dakaru. Tak to jest. Jedna wielka impreza sportowa się kończy, a druga zaczyna. Godziny pozostały do pierwszych meczów w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open. Z Melbourne zgłasza się Cezary Gurjew. W Melbourne nic nowego, bo miasto było dziś w objęciach słońca. Jeszcze po 18:00 temperatura wynosiła 37 stopni Celsjusza. Dwie godziny wcześniej podziwiałem, z jaką intensywnością trenowali Hubert Hurkacz z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Z upałów nic nie robiły sobie dzieciaki. Dziś na kortach był tenisowy dzień dziecka. Maluchy pluskały się w przykortowych fontannach albo ganiały za mydlanymi bańkami. Aż trudno było uwierzyć, że od poniedziałku najważniejszy będzie tutaj tenis. Z numerem pierwszym w Australian Open rozstawiona jest Iga Świątek. Mam nadzieję, że będziecie kibicować i oglądać moje mecze albo słuchać relacji w radio i pozdrawiam Was wszystkich ze słonecznego Melbourne. Jak wiemy, Iga przed tygodniem została polskim sportowcem roku. Nagrywając wcześniej parę słów podziękowań, nie wiedziała, które miejsce zajmie. Przede wszystkim właściwie najwięcej rozmawiałam właśnie z tatą i z moją siostrą, bo oni byli na gali. No przyznam, że nie oczekiwałam aż tak bardzo na rezultat, bo no nie chcę tutaj być arogancka, ale spodziewałam się, że mogłabym w tym roku wygrać, więc właściwie następnego dnia po prostu porozmawiałam z tatą i z moją siostrą i oni mi jakby potwierdzili, że faktycznie to się wydarzyło i że są dumni i opowiedzieli, jak było na gali, więc było bez żadnych emocjonalnych tutaj reakcji. Iga Świątek zaskakuje świetną postawą na korcie, ale także aktywnością poza kortem. Wczoraj ukazał się interesujący tekst zatytułowany Mój polski sen. Liderka światowego rankingu po raz pierwszy tak mocno otworzyła się przed kibicami. Złożyła niejako hołd tacie za jego wyjątkowe wsparcie. Jednocześnie Iga pokazała, że mimo młodego wieku jest już niezwykle dojrzała. Po prostu chciałabym pokazać w pewnym sensie taką inną perspektywę i też to, że nie zawsze jakby było łatwo, bo na przykład jakby ktoś tylko wszedł na mojego Instagrama, to mógłby pomyśleć, że to wszystko tak kolorowo wygląda i że wszystko w mojej karierze tak płynnie przebiegało, a jest na pewno wiele osób, które chciałyby, wiele dzieciaków, które chciałyby w przyszłości, nie wiem, być sportowcami albo mieć fajne kariery i zmagają się z jakimiś problemami i na przykład nie wiedzą, że to jest normalne, więc jednym z celów było to po prostu, żeby pokazać, że nie każdy ma taką właśnie płynną drogę i ludzie zmagają się z różnymi rzeczami. Tylko tam wspominałam o tym, że na pewnym etapie właściwie nie mieliśmy pieniędzy i mój tata musiał naprawdę zrobić sporo rzeczy, żeby ja mogła dalej kontynuować grę. A to nie są jakby takie oczywiste rzeczy, więc w pewnym sensie chciałabym pokazać też innym, że oni też mogą przejść przez jakieś dołki albo kryzysy i może za kilka lat, jak odniosą sukces, nawet nie będą o tym pamiętać. Iga Świątek ma kilka ulubionych miejsc na świecie, a takim na pewno jest też Melbourne. Czy była szansa na jakąś aktywność poza kortem? Właściwie wczoraj miałam tylko dzień wolny, więc odpoczęłam, byłam na plaży, nic nadzwyczajnego, ale Melbourne na pewno jest super miastem pod tym względem, że jest czyste, jest nowoczesne i z drugiej strony ma właśnie wiele takich miejsc, które mają tradycję, więc jest dużo wody i zieleni i dlatego mi się podoba. Za liderką światowego rankingu rok pełen sukcesów, a jakie cele ma w tym sezonie? Mam nadzieję, że będę nadal solidną zawodniczką i że niezależnie od tego, jaki będzie wynik, to się fani pozostaną ze mną, bo wiadomo, że sport jest wymagający, też pierwszy raz rozpoczynam sezon od bycia pierwszą rankingu, więc też są dla mnie nowe wyzwania, ale no sama nie umiem na razie powiedzieć. Możemy porozmawiać o tym za 10 miesięcy. Z kolei idol Igi Świątek, Rafael Nadal, wraca do tego, co było rok temu. Hiszpan rozegrał wówczas jeden z najlepszych turniejów w karierze. Well, the sport goes fast, of course, but and what happened last year is already past. But Życie sportowe szybko mija. To, co było rok temu, jest już za nami. W sporcie, a zwłaszcza w tenisie, ludzie pamiętają przede wszystkim triumfy. Ja także wolę pamiętać o moich 22 wielkoszlemowych zwycięstwach, a nie o innych 50 porażkach. To, co się wydarzyło w ubiegłym roku, pozostanie w moim sercu i w mojej pamięci na zawsze.
Było to bez wątpienia jedno z moich najbardziej emocjonalnych zwycięstw. Wiele emocji wraca po mojej przerwie związanej z długą kontuzją. Miłość kibiców i atmosfera podczas finału na Rod Laver Arena były dla mnie niezapomniane. Relacje z Australian Open oczywiście w radiowej jedynce. Natalia Kochańska zajęła drugie miejsce w karabinie pneumatycznym na 10 metrów podczas zawodów strzeleckiego Pucharu Świata w słoweńskim Rusze. A na zakończenie kroniki sportowej relacja Bartłomieja Wisza z meczu ekstraklasy siatkarek, w którym deweloper z Rzeszów pokonał Chemika Police 3-1. Wicemistrzynie Polski od początku zagrały odważnie, ryzykując w każdym elemencie, czym zaskoczyły mistrzynie Polski. Deweloper grał po prostu bardzo dobrze. Trener grupy Azoty Chemika Police, mistrzyń Polski Marek Jemierzwiński. Mieliśmy duże problemy i na przyjęciu zagrywki przede wszystkim i trochę chyba za szybko nam głowy opadły po przegranych kilku akcjach. Mogę tylko pogratulować zespołowi z Rzeszowa, że wygrał to spotkanie. Co dzisiaj takiego się stało w drużynie deweloperu, że naprzeciw mistrzyń Polski, gdzie tak często były te tie-breaki, dzisiaj tak łatwo poszło? Weszliśmy z takim mentalem jak wtedy na ten mecz z Connellianą. Środkowa bloku dewelopresu Weronika Centka. No niestety nie udało się 3-0, ale zawsze lepsze 3-1 niż ten tiebreak. Byłyśmy bardzo nastawione, byłyśmy bardzo zdeterminowane, żeby wygrać, żeby pokazać naszą siłę i utrzymać dobrą dyspozycję. No, nie ukrywam, że jeśli będziemy tak grały jak w dzisiejszym meczu przeciwko każdym, to myślę, że to złoto mamy w kieszeni. Anna Kalandaze naprawdę dała taki popis, że w szoku pokazałyśmy siłę, pokazałyśmy determinację, byłyśmy mega zmotywowane. Może faktycznie ten jeden set znowu gdzieś tam przeważy w końcowej klasyfikacji, ale na razie tym się nie martwimy. Martwimy się tym, że musimy przede wszystkim wygrać wszystkie mecze do końca, żeby wyjść jak na najwyższym miejscu, oczywiście na pierwszym, żeby było nam po prostu łatwiej. Ten sukces zdobyty przez naszą pracę, bo naprawdę dzisiaj była gra zespolowa, każda dziewczyna wszystko dała od siebie. Kapitan dewelopresu Jelena Blagojewicz. Byłyśmy skupione, skoncentrowane, grały to, co potrafimy. Weszła w was taka sportowa złość, po tych niefrasobliwościach w drugim secie, 21-16. Puściłyśmy go, gdzieś tam ja swoim też błądami końcówki. Fajne było to, bo czułam wsparcie dziewczyny i zespół i to zrobiło różnicę. Byliśmy prawdziwy zespół, który walczył za każdą piłkę, który też momentami, gdzie było i mogło się bawić siatkówką, bawiłyśmy się, także to fajno wyglądało dzisiaj. Także się bardzo cieszę, 3 punkta dla nas. Wiemy, że dzisiaj grałyśmy z mistrzem Polski, chciałyśmy sobie pokazać. Będzie dobrych meczów z UKS-em czy z Chemiką znowu. Trzeba być tylko skupiony, skoncentrowany, grać, bawić się i po prostu żyć takie momenty, jak to dzisiaj było. Przypomnę, w spotkaniu na szczycie 11. kolejki Tauron Ligi Siatkarek rzeszowski deweloper pokonał grupę Azoty Chemika Police 3-1. A w drugim dziś meczu Legionowia uległa Unii Opole 0-3. W tabeli prowadzi deweloper. W ekstraklasie siatkarzy AZS Olsztyn pokonał Wartę Zawiercie 3-0 i Ślepsk Suwałki wygrał z Barkomem Kałużany Lwów 3-0 liderem Asseco Resovia. Piłkarki ręczne JKS Jarosław awansowały do ćwierćfinału Pucharu Federacji. W rewanżowym spotkaniu 1/8 finału pokonały na wyjeździe macedoński Petrow Skopje 30-22. Z rozgrywek niestety odpadł KPR gminy Kobierzyce, który po porażce u siebie ze słowackim zespołem Juventa Michalowice 20-22 dziś na wyjeździe tylko zremisował 25-25. Z kolei w ekstraklasie szczypiornistek galiczanka Lwów przegrała z Zagłębiem Lubin 20-22. Ruch Chorzów uległ Młynom Stoisław Koszalin 24-27. I Piotrkowia pokonała Start Elbląg 36-21. Zagłębie prowadzi w tabeli. Kronika sportowa. Polskie Radio.